Co to znaczy chopper? W kręgu kultury motocyklowej ewolucja i znaczenie choppera. Słowo chopper w kontekście motocykli odnosi się do specyficznego rodzaju motocykla, który został dostosowany lub przerobiony z oryginalnego modelu fabrycznego. Nazwa ta pochodzi od procesu chopping, czyli dosłownie krojenia lub przycinania motocykla poprzez usuwanie niepotrzebnych części lub modyfikacje, aż do uzyskania niestandardowego wyglądu i funkcji. Chopper to więc motocykl, który przeszedł szereg przeróbek, aż do uzyskania unikalnego wyglądu i charakterystycznej konfiguracji. To zazwyczaj obejmuje skracanie przedniego widelca, zmiany w konstrukcji ramy, usunięcie niepotrzebnych części lub dodanie elementów, które nadają mu bardziej osobisty charakter. Nazwa chopper odzwierciedla proces chopping i jest szeroko stosowana w kulturze motocyklowej, zwłaszcza w odniesieniu do motocykli customowych i przerobionych. Bagger. W kręgu kultury motocyklowej ewolucja i znaczenie choppera. W świecie motocykli nie ma chyba bardziej ikonicznej i kultowej klasy niż choppery. Ich historia sięga końca lat 50. w Stanach Zjednoczonych, gdzie motocykliści, poszukując sposobów na zwiększenie osiągów swoich jednośladów, wpadli na pomysł rewolucyjnego odchudzenia swoich ciężkich Harleyów. Termin chopper wywodzi się od czasownika to chop, co dosłownie oznacza siekać lub odcinać, co doskonale oddaje naturę przeróbek, jakim poddawano te maszyny. Początkowo motocykliści musieli radzić sobie bez dostępnych na rynku części tuningowych, a reguły homologacji nie były tak restrykcyjne jak dziś. Rozpoczęli więc proces transformacji, usuwając z motocykli wszystkie zbędne elementy, jak błotniki czy szerokie opony przednie, lub wymieniając je na lżejsze odpowiedniki. W ten sposób powstały unikatowe pojazdy, których cechą charakterystyczną była dążność do zwiększenia osiągów, zanim zaczęto zwracać uwagę na ich estetykę. Kultura chopperów zyskała ogromną popularność dzięki kultowemu filmowi Easy Rider, który zaprezentował je jako symbol wolności i buntu. Przez dziesięciolecia powstało wiele firm specjalizujących się w przerabianiu lub budowaniu od podstaw chopperów, z których niektóre, jak OCC czy West Coast Choppers, stały się prawdziwymi legendami. Choć choppery zazwyczaj bazują na motocyklach Harley-Davidson, współcześnie firmy te często korzystają także z podzespołów innych producentów. Custom Software. W XXI wieku choppery nadal cieszą się popularnością, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jednakże w Polsce, mimo rosnącej miłości do motocykli Harley-Davidson, choppery nie zyskały takiego uznania. Ograniczony dostęp do niestandardowych części oraz wysokie koszty przeróbek stanowią główne przeszkody dla miłośników tego typu motocykli. Warto również wspomnieć o bliźniaczym bracie choppera, znanym jako Bobber. Bobbery, również przerabiane cruisery, wyróżnia fabryczna, nieprzerabiana rama. Choć choppery są starsze, to bobbery są ich pierwowzorem. Pomimo utrudnień, polscy motocykliści od lat okazują zainteresowanie chopperami. Już w latach 60. powstawały tutaj pierwsze konstrukcje naśladujące amerykańskie wzorce. Choppery oparte na motocyklach Harley-Davidson Vuela z czasów komunizmu stanowiły szczególnie ciekawe projekty. Niemalże ręczna produkcja części w domowych garażach sprawiała, że każdy taki motocykl był unikatowy. Współcześnie, pomimo ograniczeń, polscy entuzjaści motocykli nadal eksperymentują z przeróbkami, tworząc niezwykłe choppery na bazie różnych modeli, od Harley-Davidson po Junaka, czy nawet maszyny radzieckie. Chopper to nie tylko motocykl, to symbol wolności, kreatywności i pasji. Jego historia, od skromnych początków po współczesne wydania, stanowi niezwykłą podróż po świecie motoryzacji i kultury popkultury.